Ja wybrałam opcję dowolny tekst i wpisałam zdanie owocnych zabaw z kodami QR. I teraz mój cel jest taki, żeby ta aplikacja zmieniła ten tekst w taki magiczny kwadracik. Klikam generuj kod. Tutaj mam jeszcze dwa okienka. Jeden mówi o jakości, drugi o rozmiarze kodu QR. Nic nie trzeba zmieniać. Jakość M optymalna i rozmiar 6 jak najbardziej wystarczy. Klikam generuj kod i aplikacja generuje mi taki magiczny kwadracik. I teraz, jeżeli macie pod ręką smartfon albo telefon, tak, taki, który odczytuje kody, sprawdźcie, czy rzeczywiście w tym kodzie mieści się to zdanie owocnych zabaw z kodami QR i napiszcie mi, czy tak, czy się zgadza. Gosia mówi, że działa. Jest. Super. To teraz popatrzcie. Jeżeli takie proste zdanie mogę zamknąć w tym kodzie, to pomyślcie, co ze swojego przedmiotu możecie zamknąć w takim kodzie. Może to będzie zadanie matematyczne, niezbyt długie, bo im bardziej skomplikowany kod QR, tym może być trudniej go odczytać. Na przykład, jeżeli będzie wyświetlony na tablicy interaktywnej albo będzie wyświetlony na naszych cudownych monitorach, tak? Jeżeli będzie bardzo skomplikowany, może być go ciężko odczytać. Teraz, co możemy zrobić z tym kodem QR? Możemy pobrać go w dwóch formatach. Albo PNG, albo JPG. To są po prostu obrazki. Możemy je wkleić do karty pracy, albo wydrukować i wkleić uczniom do zeszytu. Możemy też pobrać ten obrazek jako plik PDF, ale wtedy na kartce mamy tylko jeden kod. Jeżeli jednak wybierzemy opcję pobierz plik jako PDF 12 na stronę, to mamy rewelacyjne rozwiązanie, bo jeżeli macie w klasie na przykład 26 czy tam 28 osób, no to wystarczy, że wydrukujecie takie 3 strony i wszystkie dzieci mają automatycznie dostęp do żądanego zadania. Pod warunkiem oczywiście, że mają przy sobie telefon, na którym zainstalowany jest czytnik kodów QR albo, że mają na przykład dostęp do tabletów. Jeżeli to jest tekst, czyli opcja dowolny tekst, to żeby go odczytać, nie jest Wam potrzebny internet. Czyli możemy wykorzystać technologię bez Wi-Fi, ponieważ tekst wpisany tutaj i ukryty w kodzie, odczytuje się bez potrzeby używania Wi-Fi ani internetu. Natomiast jeżeli ukryjecie w tym okienku adres www i chcecie na przykład przenieść ucznia do jakiegoś interaktywnego zadania z internetu, to wtedy będzie już potrzebny internet albo Wi-Fi. Zobaczcie, co się kryje tutaj. Kto pierwszy odpowie? Jaki to przedmiot? Matma. Tak, to jest zadanie z matematyki. Wyobraźcie sobie sytuację, że chcecie dać uczniom dodatkowe zadania z matematyki. Na przykład na każdy dzień ferii. Żartowałam. Wtedy wystarczy tylko wpisać do tej aplikacji, zaznaczyć dowolny tekst i wrzucić tekst zadania do aplikacji. I już jest gotowe. Takie zadanie można już dać uczniom jako pracę domową. Czasami można też się pobawić i zamiast dać pracę domową, można tutaj napisać, pięknie pracowaliście na lekcji, nie ma dzisiaj pracy domowej. Uczniowie wtedy pójdą do domu, będą z nerwami skanować kolejne zadanie do zrobienia, a tu ząk, niespodzianka. Tak wygląda skanowane zadanie przy pomocy aplikacji Enigma. To jest ekran telefonu. I tak na środku pojawia się zadanie. Tak to wygląda. Myślę, że bardzo ciekawa rzecz, dlatego że no nie każdy ma
duży limit na ksero, czasami starcza nam tylko na sprawdziany, a chcielibyśmy dać jakieś dodatkowe zadania, czy to pracując z uczniem słabszym, czy to pracując z uczniem uzdolnionym. W ten sposób możemy przekazać mu więcej rzeczy do zrobienia. To są jeszcze trzy inne przykłady na wykorzystanie kodów QR. Spróbujcie zeskanować ten kod i powiedzcie mi, jaki to przedmiot. Kto pierwszy zgadnie? Adres, ale tam coś trzeba kliknąć. Zaczekać chwilkę i kliknąć. Angielski. Tak, to jest film. Tutaj ukryłam film wykonany w aplikacji Animoto, której też nauczę Was kiedyś tam później. To jest domino. Po jednej stronie jest obrazek, po drugiej słowo ukryte w kodzie. Tutaj wracamy do tego zeszytu, o którym mówiłam wcześniej. Na blogu zamiast kserówki, którą prowadzą dziewczyny z grupy też facebookowej Super Belfry Mini, znajdziecie mnóstwo ciekawych podpowiedzi, jak wykorzystać kody QR na różnych przedmiotach. I to nie tylko w klasach młodszych, w klasach starszych też niektóre rzeczy na pewno przydadzą. Tutaj na przykład jest pomysł na to, żeby przeciąć kod QR na pół i żeby dzieci musiały dopasować dwie części powiedzenia, przysłowia, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. I teraz po zeskanowaniu tego środka, jak myślicie, co tam jest ukryte? Nie wiem, czy się da zeskanować akurat, aż spróbuję sama. Próbuję razem z Wami. Świetna robota, tak? Zobaczcie. Dziecko dostało informację, że prawidłowo dopasowało dwie strony przysłowia. To jest pomysł, który opisała na stronie zamiast kserówki Asia Apanasewicz. A ja ściągam sobie stamtąd pomysły i robię też po swojemu na swój przedmiot. I myślę, że każdy może zrobić właśnie dokładnie to, bo na tym to wszystko polega, żeby się wzajemnie od siebie inspirować i zarażać. Tutaj mamy trzy kolejne przykłady kodów. Spróbujcie się pobawić. Pochodzą one z blogów tableciaki.blogspot.com i Matma Inaczej. Żeby Wam po prostu pokazać, że nie tylko humaniści mają raj, jeżeli chodzi o technologię. To są zadania, prawda? Tak, to są różnego rodzaju zadania. I zobaczcie, jaka świetna sprawa. Wyobraźcie sobie, że taki kod wyświetlony na tablicy i to zadanie, które normalnie na kserówce byłoby najnudniejsze na świecie, to w tym kodzie, jak trzeba wstać z ławki, podejść kawałeczek, zeskanować kod, ono już od razu po drodze jest 1000 razy ładniejsze i 1000 razy bardziej ciekawe. Kolejny pomysł, akurat na świeżo, zobaczcie, Star Wars, szukałam czegoś ciekawego na lekcję i znalazłam zabawę, czyli domino, które przygotowała Ewelina Kusiak z blogu Pomysły przy tablicy. Macie tutaj adres, bo nie wiem, czy są też angliści tutaj, pewnie tak. Więc przygotowała rewelacyjne domino. Bardzo często jest tak, że jak czegoś potrzebujecie, to warto najpierw popisać kody QR matematyka, kody QR fizyka, bo być może już ktoś podzielił się takim ciekawym pomysłem. Warto zostawić też komentarz i podziękować takiej osobie, bo się napracowała i jeszcze się chwaliła, jeszcze napisała artykuł do tego. Także ja, Ewelinka, bardzo dziękuję. Rewelacyjny pomysł. Kolejne dwa kody
Jeden to jest odnośnik właśnie do tego pomysłu przy tablicy, dlatego tak zrobiłam slajdy, dlatego że po naszym webinarium wyślę Wam tą prezentację na maile, które dostałam od Was i wtedy będziecie mieli i link, i kod QR do zeskanowania. I tu jest opcja jeszcze o kodach QR z blogu zamiast kserówki. I teraz przechodzimy do głównej części naszego programu, bo wiecie, tak sobie pomyślałam, że jak już u kogoś zawiśnie taka tablica interaktywna czy monitor interaktywny, to musi mieć ten ktoś do wyświetlenia coś, co da się interaktywnie wykorzystać. Czyli coś takiego, że dziecko musi wstać, podejść i paluszkiem coś na tym ekranie zrobić, czy na tej tablicy coś wykonać, jakieś zadanie. Tak? Trzeba oczywiście pamiętać, że najlepiej bawi się ten, kto stoi przy tablicy, a reszta musi też coś robić, prawda? Czyli też musi mieć jakieś zadanie do wykonania. Ja robię to w bardzo prosty sposób, wykorzystując aplikację Learning Apps. Robię zrzut ekranu tego, co zostało jeszcze na przykład niepołączone, czy zrzut ekranu krzyżówki, która jeszcze nie została wykonana, i drukuję dla pozostałych dzieci, natomiast jednocześnie wyświetlam to na monitorze czy na tablicy interaktywnej i ktoś podchodzi według jakiejś wcześniej ustalonej kolejności, podchodzi i wykonuje zadanie, czy tam po kolei podchodzą, wykonują zadanie. To jest aplikacja absolutnie najlepsza. Znam mnóstwo dobrych aplikacji, natomiast do tej wracam bez przerwy. Nazywa się learningapps.org. I tutaj, jeszcze do niedawna nie była po polsku, teraz już jest po polsku, można założyć i najlepiej by było założyć swoje własne konto, tak jak ja założyłam sobie tutaj swoje własne konto. I jak znajduję coś, przeglądając aplikację, zobaczcie, przeglądam sobie aplikację. Zanim coś zrobię, to najpierw sprawdzam, czy już ktoś tego nie zrobił, bo być może da się to skopiować i poprawić troszkę na moje potrzeby. Przeglądam sobie aplikację i jak znajdę coś ciekawego, to natychmiast zapisuję sobie tutaj w folderze moje aplikacje, żeby od nowa tego nie szukać. Zobaczcie, do ilu przedmiotów są już wykonane różne rzeczy. Oczywiście, że trzeba być czujnym i na przykład zawsze przejrzeć, czy gdzieś nie ma błędu, czy to merytorycznego, czy to ortograficznego, czy jakiegokolwiek innego. Po jakimś czasie przyzwyczajicie się, że pewne nazwiska gwarantują jakość i już się tego nie sprawdza. Na przykład Anna Grzegory z logo Figli zawsze robi rewelacyjne rzeczy na ortografię i tu polecam bardzo, nawet można sobie wpisać tutaj Anna Grzegory i wyskoczy, ma mnóstwo rzeczy ciekawych na język polski. Zobaczcie, jest matematyka, jest nawet kształcenie zawodowe. Co tylko kto potrzebuje, na pewno tutaj znajdzie. Nie tylko dla siebie, na swój przedmiot, ale też na przykład na zastępstwo. Oprócz tego jest mnóstwo takich gotowych szablonów aplikacji, które można przystosować do swoich potrzeb. Robi się w to w bardzo prosty sposób. Ja za chwilę Wam na żywo pokażę, jak poprawić aplikację, jak zapisać ją w folderze mojej aplikacji i jak utworzyć swoją własną. I zobaczcie, jeszcze więcej opcji. Jest i wisielec, i wyścigi konne. I są takie opcje jak sondaż, czat, kalendarz, notatnik, plansza. Mnóstwo tego jest. Zobaczcie, co się tutaj kryje w tym kodzie. To jest link do logo Figli. Tam też są odnośniki do jej ćwiczeń. To jest aplikacja, tak? Learning Apps. Natomiast zobaczcie, co jest tutaj. Ja tutaj stworzyłam dla nas tablicę,
na której ukryłam wszystko, o czym dzisiaj mówię. Możecie wykorzystać ją bezpośrednio, ponieważ zapisywanie na papierze różnych linków nie ma za bardzo sensu, bo wystarczy pomylić jedną literkę i już się nie wejdzie gdzieś tam. Jeżeli wpiszecie bit w adresie bit.ly/mokapi-tablica, to znajdziecie linki do tego wszystkiego, co dzisiaj było na naszym webinarium. To jest taka tablica korkowa, stworzona na potrzeby naszego dzisiejszego spotkania właśnie aplikacji Learning Apps. Są też inne tablice korkowe, na przykład Padlet, o którym będziemy niedługo mówić. I zobaczcie, to jest link do naszej tablicy. Wejdźcie sobie w ten link i spróbujcie dodać na tej tablicy coś od siebie. Sprawdźcie, czy się da. Wystarczy kliknąć tutaj, tak, i wpisać w okienko coś tam od siebie. W międzyczasie oczywiście, a ja mówię dalej. Jeżeli szukacie inspiracji, takich związanych właśnie z TIC-iem, czy z Learning Appsami, czy z jakimikolwiek innymi aplikacjami, to polecam blog klikankowo.jimdo.com. Blog pani Oli, świetne pomysły, świetne linki. Warto sobie poklikać i popatrzeć, być może znajdziecie coś dla siebie. A teraz słuchajcie, i tu Renia, uważaj, przeniosę się do aplikacji Learning Apps, żeby Wam pokazać, jak to dokładnie wszystko działa, jak można wyszukać aplikację, jak można stworzyć własną aplikację. Nie zajmie mi to dłużej jak 10 minut. Renia jest na posterunku i w razie, gdybym znikła, prośba o kod. Aha, kod, dobrze. Proszę bardzo. Dobra, ok. To jedziemy dalej. Reniu, to ja teraz się przełączam na mój pulpit, a jakby się coś działo, czy jakbym znikła, albo mnie nie było słychać, to po prostu do mnie zadzwoń, dobra? Ok, uwaga, pokazuję Wam pulpit. Straszny bałagan mam na pulpicie. Chociaż nie, posprzątałam przed chwilą. Okay. To są właśnie logo figle. To jest nasza plansza aktywnej tablicy. Macie link do Learning Appsów, macie link, skąd możecie pobrać czytniki kodów QR i link do naszego generatora kodów QR. Jeżeli zechcę dodać cokolwiek do tej tablicy, to klikam dodaj, wpisuję tu coś. I przesuwam we właściwe miejsce. To jest taka wirtualna tablica korkowa, jedna z najprostszych, choć mnie osobiście bardziej pasuje tablet, o którym będę niedługo mówić. Dobrze, jak działa ten Learning Apps? Jak wejdziemy na główną stronę, Renia, czuwaj i daj mi znać, jakbym znikła. Jak wejdziemy na główną stronę... Uwaga. Słucham. Tak, bo to jest ćwiczenie. Okej, dobrze, to ja zaraz wrócę do tego slajdu, dobra? Okej, ja wrócę do tego slajdu z tablicą, bo wyświetliłam Wam slajd, na którym były znaki drogowe. Okej, dobra, to jedziemy. Jesteśmy na stronie głównej, utworzyłam konto, zmieniłam sobie na język polski, tu już są moje aplikacje. Mogę też utworzyć moje klasy.
tego z reguły nie robię, bo różnie rodzice reagują na takie przyklejanie dziecka do jakiejś konkretnej aplikacji. Niektórzy jak najbardziej się cieszą, im więcej, tym lepiej. Natomiast róbcie te klasy ostrożnie. Najpierw trzeba zapytać rodziców, to znaczy ja myślę, że warto jest dać rodzicom zgodę na to, że dzieci będą pracować z różnymi aplikacjami i pokazać, że tutaj nie ma żadnych różnych reklam w koło ani niczego takiego, nic dziecku się w oczy nie rzuci, czego nie powinno zobaczyć. Przeglądamy sobie aplikacje. Dajmy na to, że dzisiaj na 7 lekcji idę sobie na zastępstwo, na przykład biologię. I będę mówić o środowisku, w jakim żyją zwierzątka. I patrzę sobie tak, aha, jest. W jakim środowisku żyją zwierzęta? Aplikacja utworzona przez Elżbietę D. Aż 902 razy odtworzona. No to klikam. Dobrze. Dobrze. I teraz aplikacja mówi mi, zrób tu coś, coś tu kliknij. To klikam. Kijanki. To chyba tu. Motylek na łące. Świnka na farmę. Na farmę. Tutaj. I zobaczcie, że tak wygląda zadanie, które tutaj jest taki znaczek w prawym górnym rogu. Jeżeli ja go kliknę, to będzie widać tylko to zadanie. I teraz wyobraźcie sobie, że to właśnie widzi uczeń na monitorze interaktywnym albo na tablicy interaktywnej i musi podejść i paluszkiem przesunąć obrazek we właściwe miejsce. Jak już to wszystko zrobi, to można kliknąć sprawdź odpowiedzi i ewentualnie dokonać zmian. Pod spodem, jak zjedziemy niżej, mamy dwie informacje na niebiesko. Jeśli Ci podoba się ta aplikacja, to proszę użyj tego szablonu, aby utworzyć nową. Albo zapamiętaj w moje aplikacje. Ja teraz zrobię obie te funkcje, wykorzystam obie te funkcje. Najpierw zapamiętam w moje aplikacje. Tak? Teraz sobie wrócę tutaj. Myślę, że bardzo mi się to grupowanie podoba, więc utworzę podobną aplikację. Klikam utwórz podobną aplikację. I pojawia mi się coś, co z pozoru wygląda dość skomplikowanie, ale dzięki temu, że ja wcześniej zagrałam w to zadanie, przepraszam, słucham. Że nie słyszy? Nie, jak jedna osoba to nie, bo to czasami jest wina internetu, wiesz? Dobra, dziękuję. Nie przepraszaj, Renia, bez ciebie bym zginęła. Tak to wygląda. Patrzę sobie na te obrazki, patrzę sobie, co kto dodał i myślę, jak ja zrobię swoją aplikację. Tutaj mam opcję tło. Wybierz obraz, czyli to jest tło grupy, czyli farma, tak? Akurat w naszym przypadku to jest las. Więc ja sobie wybieram na przykład jakiś tam inny obraz. Mam do wyboru albo z Wikipedii, albo mogę wpisać adres URL danego obrazka, albo przeciągnąć coś z mojego pulpitu. I to jest nasze pierwsze pole, tutaj akurat taki zamarznięty las. I teraz do tego przynależą elementy 1, 2 i 3. I też osoba, która tworzyła tą aplikację, wybrała liska, tak, wybrała sobie jelonek i wilk, tak. Później wybrała sobie znów następny obraz, czyli farmę i kolejne rzeczy. I teraz wyobraźcie sobie, że musicie tą aplikację poprawić tak, żeby pasowała do waszego przedmiotu. Dajmy na to, że to będzie mój angielski i to będzie tak.
Chciałabym, żeby dzieci posegregowały wyrazy na rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki i jakieś tam coś jeszcze, tak? To wybieram sobie obraz z napisem rzeczownik. Szukam sobie słowa po angielsku noun. Nie ma. No to wezmę sobie na przykład pink. Coś tam jest na różowo, tak? Mogę sobie zakodować te rzeczy w kolorach, tak? I dopisuję później. Zamiast obrazu mogę tutaj wstawić jakiś tekst, jakąś podpowiedź. Tak to wygląda. Edytuję, edytuję, edytuję. Mogę dodać kolejny element, mogę dodać kolejną grupę, czyli na przykład dołożyć jeszcze góry i kto mieszka w górach. I w jaki sposób ma to być zrobione? Karta za kartą, nie od razu wszystkie karty, żeby nie było bałaganu, tylko jak dziecko jedną kartę przesunie, to dopiero się pojawia druga. I na zakończenie komunikat ode mnie, ja sobie dodam rewelacja. OK? I klikam zobacz podgląd i zakończ. I zobaczcie. Niewiele zmieniłam, a już mam gotową aplikację. Zapisuję ją w moich aplikacjach i dostaję od razu informację, co się wydarzyło. Learning Apps, tak prowadzę po prostu za rączkę. Jak się chce coś zrobić, to jeden, drugi raz i na pewno będziecie umieli. Twoja aplikacja została pomyślnie zapisana. Zawsze możesz ją znaleźć w sekcji Moje aplikacje. Możesz wysłać swoją aplikację jako link lub umieścić ją na stronie internetowej. I teraz zobaczcie, do mojej aplikacji mam link do wersji pełnoekranowej, zobaczcie, i mam link do osadzenia na blogu. Natomiast z tego wszystkiego najbardziej interesuje mnie ta opcja, czyli ten oto kod QR, który mogę bez problemu wykorzystać, żeby wkleić dzieciom do zeszytu jako dodatkowe ćwiczenie, na przykład na powtórzenie materiału. Jak to robię? W bardzo prosty sposób. Biorę sobie ten kod QR i przesuwam na pulpit i potem wstawiam do karty pracy. I już. Albo biorę sobie ten link i podaję dzieciom link, tylko że on jest bardzo skomplikowany i dziecko nie zawsze będzie w stanie wpisać te wszystkie literki prawidłowo. Na kolejnych zajęciach nauczymy się skracać takie długie linki, żeby można było to zrobić prościej. A na razie trenujemy sobie te kody QR. Zawsze możemy do tej aplikacji wrócić i ją zmodyfikować. Szukam sobie dalej aplikacji. Tym razem niech to będzie na przykład sport. Ciekawe, czy mamy tutaj jakichś WF-istów. Piłkarskie rozgrywki i trzeba odsłonić obrazek. Co to znaczy odsłoń obrazek? To znaczy, że u góry zaznaczamy jakąś kategorię, na przykład jakich znasz piłkarzy. No ja znam Szczęsny. Szczęsny nie należy do kategorii, jakich znasz piłkarzy, a ciekawe dlaczego nie. Czasami ktoś popełnia błąd, tworząc aplikację. Niech będzie na przykład bramkarze. Matko, nie wiem, kto jest bramkarzem. Strzelam. Też nie. Teraz się wszyscy WF-iści ze mnie śmieją. Będę strzelać we wszystkich. No i nie wiem. O, trafiłam w piłkarza. Co za radość. Tak, powoli w ten sposób odsłaniam sobie obrazek. To zadanie jednak wymaga trochę myślenia i trochę wiedzy. Myślę, że tutaj ktoś, kto stworzył to, Jeż i Papuszka, to się postarali, ale ja nie znam wszystkich tych nazwisk, a po drugie są napisane małymi literami. OK? Dlatego też uważam, że tak, aplikacja jest fajna, bardzo mi się podoba, ale ja potrzebuję zmienić tutaj te błędy wszystkie na wielką literę, więc tworzę podobną aplikację.
I zobaczcie. Raz takimi literkami napisane, raz takimi, więc ja sobie zmieniam. Tak, mogę sobie dopisywać słowa, mogę sobie różne rzeczy robić, tak? To jest grupa pierwsza do odsłonienia obrazka, druga, trzecia i czwarta. I na zakończenie znów klikam zobacz podgląd i zapisz. I zobaczcie, tutaj się pojawiło moje zmienione słowo. I znów mogę zapisać to w moich aplikacjach. I tak naprawdę mogę stworzyć sobie dowolną aplikację, jaka przyjdzie mi tylko do głowy. Wystarczy tylko, że znajdę wzór i na ten sam wzór wykonam coś, co jest potrzebne akurat na moją lekcję czy bezpośrednio do mojego przedmiotu. Druga opcja to jest tworzenie aplikacji od zera. No nie jest to też od zera, ale zobaczcie, co to będzie. Wybiorę sobie teraz aplikację Znajdź pary. Ponieważ robię to pierwszy raz, to aplikacja do mnie mówi zobacz przykład. Przykład 1, przykład 2, przykład 3. No to patrzę, aha, mogę wpisać tekst i mogę dobrać zdjęcie. Tak to wygląda, czyli tekst i zdjęcie. Potem sobie patrzę na przykład drugi. Też jest tekst i zdjęcie. Przykład trzeci. To już jakaś trudniejsza. Tak? Czyli znów dwa obrazki. Aha, bardzo mi się podobała ta opcja pierwsza. W związku z tym utwórz nową aplikację. Tytuł aplikacji to będzie aktywna tablica. Polecenie. Dopasuj. Karty. Wybiorę sobie karty małe, albo nie, średnie karty. Wprowadź elementy w parach do wykorzystania w grze. Czyli para pierwsza. Niech to będzie na przykład e-book i obraz. Wyszukam. Nie ma e-book, jest books, ale może na pozostałych obrazkach coś znajdę. Jest. Tutaj jest jedna książka. I klikam to dziwne tłumaczenie, używać. OK? I już mam pierwszą parę. Dodaję kolejne dwa elementy, kolejne dwa elementy, kolejne dwa elementy. Czy karty mają pozostać widoczne? Czy mają zniknąć po dopasowaniu? Ja lubię, kiedy znikają, więc klikam Hide Cards. Hide to znaczy ukryj. Informacja zwrotna, świetnie znalazłeś rozwiązanie. Zobacz podgląd i zakończ. Wprowadziłam tylko dwa elementy, więc pokazuje mi tylko dwie karty. Gdybym wprowadziła więcej elementów, miałabym więcej kart do odkrycia. I teraz znów zapisuję sobie aplikację i mam gotowy link, mam gotowy kod QR do wklejenia do zeszytu. Czy to zdolnemu dziecku, czy to temu troszeczkę słabszemu, mogę każdemu dostosować w jakiś sposób, zindywidualizować materiał. Bo szuka się to chwilkę, robi się też chwilkę, nie ma problemu, można sobie na przykład w zespole przedmiotowym narobić takich rzeczy i mieć ho-ho na długie czasy, albo można po prostu skorzystać z tego, co już jest zrobione, a jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Wrócę jeszcze na chwilkę do tworzenia aplikacji. I wejdę na planszę. Zobaczcie, plansza to jest taka pusta strona. Klikam utwórz nową aplikację. Napiszę tutaj la 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 la. I teraz tak, ogranicz edycję cudzych notatek,
Czyli jak ktoś coś napisze, to ktoś inny tego nie może usunąć. Dalej, że można dodać tutaj tekst, obraz, audio albo filmy. Hasło administratora, który może usuwać lub edytować notatki. Ja zostawię bez hasła. Będzie to tablica korkowa albo mogę wybrać jakiś obraz. Na przykład niech będzie taka książeczka. Aktywuj tę opcję, aby zakończyć proces edycji. Wyobraźcie sobie, że dajecie kod QR do takiej tablicy i dzieci robią burzę mózgów na temat, co już wiedzą w danym temacie. Pracują na swoich telefonach i do naszej tablicy po zeskanowaniu kodu, który prowadzi do tej tablicy, dodają różne swoje pomysły. Jak już dodadzą i chcemy zakończyć grę, klikamy blokada edycji planszy. Zobacz pogląd. Jest. Zapisz aplikację. OK. I teraz to, co ja zrobię, pobiorę sobie link, Ctrl-C i wrócę do naszego webinarium. I bardzo bym chciała, żebyście w tym miejscu pozostawili dla mnie informacje, jak Wam się ten pierwszy odcinek podobał. Za chwilkę podam Wam link. Jestem z powrotem. Proszę bardzo, link. Spróbujcie coś napisać. Czy już mnie widać z powrotem? Dobra. OK. Spróbujcie coś tam na tej tablicy dodać. Zobaczymy, czy Wam się uda. W następnym odcinku, czyli w przyszły poniedziałek, jeszcze nie wiem, co będziemy robić. Myślę, że nauczymy się tworzyć jakiś prosty quiz do głosowania telefonami. I tak jak mówiłam, zaczynamy od bardzo prostych rzeczy. Jeżeli jednak uznacie, że jeszcze chcecie się bardziej nauczyć tej aplikacji, to po prostu napiszcie do mnie i wtedy następny odcinek zaczniemy od powtórzenia, jak dobrą lekcję. Zaczniemy od powtórzenia. Jeszcze raz szybciutko pokażę, jak to się robi i wtedy dopiero przejdę do kolejnej aplikacji. Za każdym razem będziemy to robić właśnie tak powolutku, więc jak ktoś jest zaawansowany, to pewnie trochę na początku się będzie nudził. A jeśli ktoś nie jest zaawansowany, to mam nadzieję, że po prostu powolutku nauczy się jednej, drugiej, trzeciej, czwartej aplikacji, aż zobaczy, jakie to jest naprawdę bardzo ciekawe i jakie to jest bardzo przydatne na lekcji. Dzisiaj poznaliśmy kody QR, aplikację QR Online, czyli aplikację do tworzenia kodów. Wiemy już, jakie czytniki są najlepsze, że QR Droid i Enigma, ale inne też są dobre, innymi też da się przeczytać, tylko te dla dzieci są najbardziej przejrzyste. Pokazałam Wam parę blogów, z których możecie czerpać inspiracje. Znam tych blogów jeszcze więcej i co odcinek będę jakieś blogi pokazywać albo jakieś miejsca, gdzie można zaczerpnąć inspiracje. Oraz zobaczyliśmy aplikację Learning Apps, na której możecie nie tylko wyszukać gotowe rzeczy na tablicę interaktywną, ale zrobić własne pod swój przedmiot i podzielić się nimi, czy to przy pomocy linku, czy przy pomocy kodu QR, który dzieci już poznają, bo przecież za chwilę się...